Kiedy mówię National Geographic, to o czym myślisz, Elżbieto? Z czym kojarzy Ci się ten magazyn i towarzystwo naukowe? Przede wszystkim o Tobie myślę. Bardzo dziękuję. A poza tym myślę o świecie. Myślę, że jest to pismo, które mi pomogło ten świat poznać z różnych stron. Bo ja nie zawsze interesowałam się wszystkim, czym ty się interesujesz i co promujesz w swoim piśmie, w National Geographic. Tak, on mi się kojarzy z tym właśnie z poznawaniem świata, z zaspokajaniem ciekawości w różnych aspektach odkrywania, bo przecież to nie jest tylko odkrywanie w przestrzeni, ale odkrywanie w czasie, odkrywanie w nauce. Myślę, że ta perspektywa stale się jednak rozszerza, bo czasy się zmieniają, bo wymagania się też, oczekiwania czytelników się zmieniają, ale najważniejsze jest, że ta marka jest stała, jako punkt odniesienia, że wiemy, co tam znajdziemy, po co kupujemy, po co to czytamy i to jest no już taka ikona, tak.